Shonex Sequence 3, 9, 2. Z tej strony wasz Muchomor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z The Glitched Attraction. Moi drodzy, przyszedł czas na planszę czwartą, jeśli się nie mylę. To chyba była czwarta plansza, bo pierwsza była z tą sypialnią. The room system will alert you if Funtime Foxy is corrupting, but sometimes it will be a false alarm. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że jakiś system będzie nas tutaj powiadamiał. Cieszy mnie to niezmiernie, tylko najpierw bym chciał w ogóle wiedzieć... Dobra, zobaczmy. Tutaj mogę wchodzić? Mogę tutaj wchodzić. Okej, wygląda bardzo przyjemnie to wszystko. Klikać nic nie mogę, a zapewne coś tam będzie. Mamy pluszeczki, mamy misiaka Fredziaka, któremu nie naciśniemy nosa raczej. Okej, dziękuję za wajery, jakieś tam ładne te. Czy ja mogłem... Znowu zaczynamy od ten. Czy ja mogłem zwiększyć sobie... brightness? Bo przyznam, że jest troszkę mi ciemno tutaj. Chyba nie. Chyba nie, przyznam, że jest troszkę mi ciemno tutaj. Mam nadzieję, że nie zaczniesz chodzić potem. Okej, tutaj mamy jakby jakiś ekran. Oj, tu się coś mi błyska. Jakieś okablowania. Dobra, i tutaj też możemy pójść, czy... Tutaj też możemy pójść, ale tutaj nic nie mamy. Okej, nie to co po drugiej stronie, tam były jakieś te... A! A, fle... O! O kurde, latarka na mnie działa. Tesla coils. Press the button near the hallway to turn on the Tesla coils. They will be on for 5 seconds. After that, they will recharge for 10 seconds. Okay. Control panel. Party room. Press the blue button to turn on the room lights for a few seconds. Press the red button to start the shotgun. Be careful, if you use the shotgun for no reason too many times, the animatronic will attack before the shotgun is operational. Okej. Breaker room. Czyli tam, okej. Press the top blue button to activate Bonbon and control Funtime Freddy. Be careful, if you activate Bonbon for no reason too many times, Funtime Freddy will get very angry. Okej. Part sender. To order a part, select the part you want on the monitor and wait. To return a part, place the part on the part sender and select return part on the monitor. Note, if you need to exchange a broken part, return the broken one and order a new one. Okay. Robot repair. Connect the missing parts to their respective places and fuse them using the main monitor to repair the robot. Freedom. Complete the puzzles and get out of the room before someone gets you. Okej, czyli tędy będziemy prawdopodobnie wychodzić później. No dobra, zaczynamy. Dobra, jest tam. A czy tutaj jest Fredzio teraz? Tak, jest tam, siedzi. Okej. Co tu mamy? Funtime Freddy found and active, found and active, found and active. Circus Baby not found. Connect CPU to start repair. CPU... O! Coś tu musimy wyrzucić, okej. Na razie jest grzeczna. Tutaj mamy parts. Animatronic null. Connect CPU to the main monitor to set a value of to animatronic. Są tu szafki pewnie. O! O, o, o! Nie podoba mi się, że na razie jest taki spokój. Dobra. Proszę bardzo. Tu jest na razie grzeczny. Tutaj?
O, fuck, 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 fuck. Okej, okay, Jesus, jaka ona jest głośna w ogóle. Nie wiem, co to było, to takie... Aha, dobra, to już wiem. Jesus, jak atakują. Aha, okej. Dobra. Tutaj jak jest sytuacja? Coś się on tam chyba poruszył? Nie jestem pewien. Jezus się. Dobra, jest ostro. Co to mamy? Name Circus Baby, Head Fuse. Start Synchronization. 9-1, okej, okay, aha, dobra, 9-1. Aha, dobra. Dobra, fajnie, że będziemy mieli powiadomienia tam do niej, to w takim razie... Aj, nie chciałem ci tutaj... Ale chyba było w porządku? Przynajmniej no, nie zaatakował mnie. Więc chyba jest git. O, o, o. Z prawej słyszycie? Gdzie strasznie głośno ona wrzeszczy potem. Dobra. Jeszcze raz zacznijmy. Show next sequence. 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6, 8. Dobra. Jest w porządku. Dobra, tutaj Freddy. Chyba jest w porządku. Chyba jest w porządku, dobra, bo nie widzę, żeby się ruszał przynajmniej. Show next sequence. 3, 9, 2... Okej. Okej. Strasznie cicho podeszła, to na pewno mogę powiedzieć. Chociaż coś tam słyszałem minimalnie po cichutku, ale spodziewałem się, że będę chociaż mocniej słyszał jej tupnięcia. She will be in party mode on her stage. She will try to corrupt her system to set herself in free mode in order to catch you. Use the shotgun to stop her. Remember not to use the shotgun while she is in is in party mode, or you will make her job easier. Okej, okay, niemniej jestem zaskoczony, że mnie zaatakowała. If you turn on the lights and you need to use the shotgun, you will have to wait for the lights to turn off. Właśnie tak mi się coś wydawało. Niemniej jestem zaskoczony, że mnie zaatakowała. Jakby była informacja, że ona będzie tam, że będę dostała jakieś tam alarmy. Więc nie podoba mi się fakt, że nie dostałem tych alarmów wcześniej. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj jest to znowu. Nie, tutaj jest, okej. Okay. Dobra, na razie jest spokój. Tutaj się ładuje. Niech się ładuje tam na spokojnie. O, rzecz ty, on się gdzieś poruszył, zobaczcie. On się poruszył. Zobaczcie, dobrze, w końcu wiemy w takim razie, gdzie on może się i jak ruszać. Tu z tej strony cię słyszę, Balora. Dobra. Robimy to szybko. No i szlak. 7-7, zapomniałem znowu wyłączyć wibracji w telefonie. 9-3-1-1. Czy ona aż tak jest agresywna, czy...
Use the shotgun to stop her. Remember not to use the shotgun while she's in party mode. Jesus! The button to light up Funtime's Freddy room is broken. I already saw that. Już to wiemy. Jesus! Jak ona mnie atakuje ostro! Cały czas zapominam, że ten ekran tutaj we mnie będzie wchodził, okej. Nie. Ja będę ją tym elektryk szokiem walił częściej chyba w takim wypadku, bo kurde mi się nie podoba to, co ona robi. I gdzie są te sygnały, kurde, które miałem dostawać? Halo? O. O. Nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić, ale w porządku. Co to był za dźwięk? Jezus, ten jak się poruszył, szybko wypruł. Chodź, Baloro, chodź, chodź. Chcę sprawdzać Funtime, ten, Foxy'ego cały czas, bo mi kurde się to nie podoba, jak on się tam rozgościł tutaj. Miałem kurde dostawać te sygnały, nie dostawałem ich. Dobra, zobaczmy. 18. Nie podoba mi się to. To nie podoba mi się ta gra. Nie podoba mi się to. O Jesus, on znowu był bliżej. Czy z jego tupnięcia. Dziewięć, jeden, jeden, dziewięć. Dziewięć, jeden, jeden, dziewięć, okej. Dobra, tam jest git. Tu też jest git, na razie. Balory nigdzie nie ma. Weźmy sobie jakąś tę część już. O, o, o. Leci balorka, leci. Chodź tu, no, kochana. Aha, i co, nie było sygnału, kuźwa. Masz za karę. Tobie robimy audio i robimy szybko ten. Next sequence, proszę. 6, 1, 6, 8, 8, 7. 6, 1, 6, 8, 6, 7. Nie, 7, 6. O, Jesus, i od nowa, o. 3, 7, 6, 9. 3, 7, 6, 9, dobra. Nie, tu jest git. Tu jest git. Tutaj wcisnę. Dobra, biorę twoją łapę. To jest prawa chyba, tak? To jest prawa, okej. Okay. Sprawdźmy ją. Jesus. 4, 1, 1... 5, 7, 2. 4, 1, 1, 5, 7, 2.
Dobra, tam jest git. Tu też jest git, dobra. W końcu się udało. W końcu się udało. Okej, okay. Fakt, że ja to cały czas tam naciskam, boję się, że on w pewnym momencie wyjdzie na mnie. Trochę teraz przez to, ale okej. Okay. Dobra, zamówmy inne rzeczy, left leg. Żeby mieć je tutaj już. Dobra, sprawdźmy ją. Tak, jest git. Dobra, Fredziu. Okej, tu jest już w porządku. Dobra, sprawdźmy, co jest w szyty. O, Jesus, ale zabawa. Ale zabawa. Gdzie tam jesteś, Freddy? Cały czas chyba na swoim miejscu on stoi, mi się wydaje. Tak, stoi cały czas na miejscu. Tutaj tak. Tu zrobimy tak, 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 tak. Aha, tu jest źle, to musimy zrobić tak. Gituwa. Ręce są w spoko do zrobienia. Ręce są spoko do zrobienia. Zamówmy prawą nogę. Sprawdźmy Ferdiego. Jest z nim w porządku. Balory nie było od jakiegoś czasu. Tu Foxy jest w porządku. Okej. Okay. Zróbmy tak. Tak, tak. Lepiej robić o tak od tyłu takie labirynty, bo to jest znacznie łatwiejsza zabawa wtedy. Nie, to musi być w inny sposób. Tak. Tak, tak. Aha, tak. Sprawdźmy ją, bo... Jest w porządku tutaj, Fredzio. On cały czas stoi teraz w miejscu. Z tego, co widzę. Kurna! Dobra, teraz to się opłacało akurat usłyszeć ten sygnał. Dobra. Fredziu jest... Jest w porządku, dobra. Dobra, tu się niech robi. Fakt, że Freddy się nie rusza, trochę mnie martwi. W sensie, niech się nie rusza, jak najbardziej, niech się nie rusza, bo to jest dobrze. Fuse, proszę bardzo. Okej, okay, tu widzę, co musimy zrobić. Całkiem spoko zabawa. Okej. Okay. Tu musi być różowy, potem chcę sprawdzić, bo tutaj jest za cicho trochę. Nie no, jestem w szoku, że tak idzie na razie w porządku. Fuse. Jest w porządku. Balora chyba się bardzo mocno wystraszyła mnie. Jest... Aha, aha, aha. O wilkomowa chyba akurat. Dobra, zaczęły się problemy, widzę.
Freddy jest cały czas na swoim miejscu. O Jezus, ja to muszę obrócić teraz. Teraz pytanie moje brzmi chyba tak, muszę to obrócić. Jakieś dziwne dźwięki słyszę, co mi się z deka nie podoba. Dobra, obok tego musi być jasno-niebieski. Tutaj muszą być różowe chyba. Tutaj musi być tak, czerwony. Żółty, czerwony. Zielony. Dobra, ogarnięta. Freddy jest na miejscu, dobra. Tutaj musi być niebieski. Tak, czerwony. I tutaj niebieski. Czyli to musi być jednak... To jest obrócone? Jezus, a może to musi być w inny sposób? O matko, jedyne, nie podoba mi się to strasznie. Czy ja mogę zmienić tamtą zabawkę? Zagadkę, bo mi się nie podoba ona. Może to musi być na odwrót, czyli tutaj czerwony, tutaj różowy, tutaj niebieski. To wtedy tak, tutaj jest ten. Tutaj dwa razy różowy. Okej, tutaj czerwony. Tak, i tutaj czerwony. Oho. Cześć, Balora. Fredziu, jest w porządku. Lisio też jest w porządku, dobra. Ha, 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 ha. Dobrze, że są te sygnały, kurczę, bo jednak nie był w porządku, skubany. Dobra, Fredziu jest git. Dobra, te linie zrobiłem, teraz to tutaj na niebieski trzeba zmienić. I tutaj teraz tak, granat. Żółty, czerwony, check, fuse. Continue procedure. All the animatronics have been deactivated for easier transport. Please, leave the room going through the right hall to start the animatronics transportation. Okej. Okay. Powiedział, że through the right hall, ale ja bym chciał przejść może tędy? Zobaczyć, czy tutaj możemy przejść w takim wypadku? Nie, ale jest misio. Okej. Okay. To było worth it. Okej. Okay. Czyli oni teraz będą ją transportować? W porządku. Oh, przyznam, że to było całkiem... okej? Okay? Jezus, jak się nagle zrobiło jasno. Przyznam, że to było całkiem w porządku. Okej, okay, to mi nie wygląda. Czy to się zapadnie pode mną, czy nie? Szczerze przyznam, że nie wiem czemu, ale nagle jakieś mam takie... bardziej jakby... trzęsę się trochę, tak jakby? O-o. Słynna winda. Słynna winda z Sister Location. Press to go down. I won't press it, but I will. Okej. Okay. No, można się było domyślić, że coś będzie nie tego. Bo tak za łatwo trochę posz... O, fuck! No nie, miniriny rąbane. Ej, co wy tam robicie? Widzę was! Nie, faktycznie je widzę, lol. Nie sądziłem, że będę jeszcze je widział tutaj. Aha! Mhm. Auć.
Achievement completed, unfixable. Okej, okay, dostaliśmy achievement i skończyliśmy planszę, no to wychodzi. Jezu, 25 minuta filmu, a już skończyłem planszę. Halo. Hold X to skip. Okej. Okay. Jesus, muszę wyłączyć te wibracje w tym telefonie. Okej. Okay. Przeżyliśmy ten upadek, co jest niezbywałe. Czy mogę tu wejść? Z powrotem nie mogę. Zrobiło dziursko, czyli zapadliśmy się gdzieś znacznie, znacznie niżej, do jakiejś części magazynowej na to wychodzi. Okej. Okay. Podoba mi się, że mamy tutaj trash gang. Okej, okay, i mogę się tutaj zamknąć. I tutaj mamy gdzieś na dole jakieś przejście, cudownie. Kocham takie zabawy. Co to mamy jednak? Bo tu widzę ten. Meeting notes. Patient Vanessa Addison Martins. Vanessa? Czy to chodzi przypadkiem o Vanessę w sensie Vanny? Bo jeśli tak, to może być ciekawie. Dr. Alfred Calvin Jones. 10 kwietnia... Nie, 30... Nie, mieliśmy 2030, pamiętam, tak. Tutaj w grze mamy 2030. 10 kwietnia. W sumie bardzo niedługo od tego czasu, jak to nagrywamy. W sensie, no, licząc w latach, to długo. Place. UDA Mental Health Center. Her entrance was different, less nervous and more willing to talk. I noticed red stains on her clothes. She said they were red ink marks. Apparently she has a very close relationship with someone named Will. Will? Will Afton? Bo jeśli tak, to jeszcze gorzej, jeszcze ciekawiej, jeszcze gorzej. While she was talking, she had many nervous tics and stuttering, which I did not see in the previous meeting. She was very happy to talk about her life this time. She mentioned she was studying electronics and mechanics with Will. Niedobrze. I asked her directly what her current job was today. It was the only thing she didn't want to answer. She talked about how she plans to contact Fazbear Entertainment to acquire the attraction that closed in 2027. I was wrong about her childhood. It seems she had very good relationship and a stable family. Sometimes while she thinks, she stares into my eyes for a long time, making the moment uncomfortable. I will mention it in the next meeting. As she left the room, I noticed that she said something to every person she saw. People say she was saying weird things. All right. Zatem idziemy do tego jakże cudownego... O! Cieszy mnie, że jest dopasowane jednak do mnie. Myślałem, że będę musiał robić cały czas crawling through the vents. Podoba mi się fakt, że mamy tutaj jakąś historię teraz bardziej. No i oczywiście można się było domyślić, że nie będziemy tylko cały czas uciekać i się bawić. Ale na razie jest całkiem w porządku. Błagam, tylko niech mi tutaj nic nie wyskoczy na mordę nagle. Emergency drones only. Nie mogę w ogóle biegać. Co jest w sumie sensowne, zważywszy na to, że dopiero co mieliśmy wypadek. Nie, jest git na razie. Dziwne, aż dziwne. Chodźmy na lewo może. Dobrze poszedłem? Aha, tutaj mamy drony, okej, okay, dobra, czyli źle poszedłem. Stamtąd przyszliśmy, to chodźmy w tę stronę. Moment. Moment, już się zgubiłem. Już się zgubiłem, czy ja tutaj gdzieś byłem? Tam mi coś migło. Bosko.
Tu mi coś migło. Okej. Okay. Tym znowu drony. Nie podoba mi się fakt, że tutaj mi coś migło. Okej, okay, cudownie! Cudownie, gra mi się aż załadowała. Dobra, myślę, moi drodzy, tak, że tutaj będzie fajny moment, żeby skończyć, bo skoro gra mi się załadowała, to znaczy, że zaraz pewnie będziemy mieli planszę. I w sumie mamy teraz takie pół godziny. Będzie tak, myślę, idealnie, żeby tutaj w tym momencie jakże skończyć. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się podobała tym razem zabawa. Przyznam, że miałem szczerą nadzieję, że będzie troszkę trudniej, ale nie pomarudzę, tak też było w porządku. To mnie też cieszy, że było tak w miarę ogarnięcie, to do ogarnięcia. Jednak no jestem zszokowany, że tak mało prób to zajęło. Gdyby w sumie nie Foxy, która tak mnie atakowała w dziwny sposób, taki cichy dosyć, to w sumie może by to nawet się skończyło szybciej, tamta plansza, ale za to Freddy był strasznie taki nie za bardzo chcący nas dobić. Ale okej, okay. Niemniej myślę, że było całkiem przyjemnie i podobały mi się te gierki, zwłaszcza mi się podobało to fuzowanie tych rączek jej. To było całkiem fajne, przyjemne i łatwe. Więc tak. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania, ponieważ wasze łapki w górę nam, youtuberom, pomagają w dosyć spory sposób, ze względu po prostu na to, że zwiększają nam one zasięgi. Im więcej łapek w górę, do tym większego grona osób potrafimy dotrzeć, więc za każdą łapkę będę wam niezmiernie wdzięczny. I jeśli tego jeszcze nie robicie, zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco właśnie z taką serią jak The Glitched Attraction, ale nie tylko. Staram się na kanale głównie ogrywać gry indie, ale tak jak już składałem obietnicę, zawsze jakiś horrorek na kanale będzie, ale mam też w planach jeszcze inne materiały, które mam nadzieję niedługo pierwszy z nich jakoś tam ujrzy światełko dzienne i że będziecie z nich zadowoleni, ale też więcej innego typu materiałów się pojawi i będzie was więcej, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami tutaj na dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Cześć!